Zaczynamy drugą część programu Chłodnym Okiem z Rafałem Ziemkiewiczem. Powtórnie, dzień dobry. Witam, dzień dobry, gratuluję kwiatów. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Tak szaleństwo walentynkowe się już w telewizji Republika zaczęło, więc dziękuję. Przychodzą państwo do nas z takimi przesyłkami dla uroczej prowadzącej, także jestem wzruszony, także aż mi głupio czytać to, co mam do przeczytania, ponieważ nie wiem, jak ja tego nie zauważyłem. Ale powiedzmy tylko jedną rzecz, że my jesteśmy bardzo nowocześni, Rafale, jak tak. Na pewno wiesz, bo my jesteśmy na ju. No tak. Na ju. Jesteśmy. Nawet przeszliśmy wcześniej na ju, niż to było modne. To prawda. I właściwie z państwem też jesteśmy na ju. Wszyscy tak jak, nowoczesny teraz. Nasz ulubieniec jest na ju ze wszystkimi najmożniejszymi, możnymi tego świata. To jest po prostu wspaniałe, co mamy. Mieliśmy kiedyś takiego premiera rządu pozaparlamentarnego. Znaczy premiera, który należał do partii pozaparlamentarnej, ja był jednocześnie premierem, który się chwalił, że znał Jennifer Lopez. Ktokolwiek to jest, taka piosenkarka zdaje się, tak? No to, ale co to jest Jennifer Lopez wobec bycia na już ze wszystkimi na całym świecie? Oczywiście, to no jedna z takich... No bo za granicą się nie mówi na panu. Rysiu tak powiedział, czyli tak jest takich... i tyle. Tak, wszystkim się mówi na ju, a przynajmniej do niektórych się mówi ju. No to nieważne. Czyli jakbym spotkała pana Petru znowu w sklepie u jubilera, to spokojnie mogę do niego powiedzieć ju. Ju. Rysiek, ju. Ju. Tak, proszę państwa, to skoro tak, to pani Katarzyna Lubnauer udzieliła wywiadu dziennikowi i jeżeli ktoś gazecie prawnej i jeżeli ktoś ma wątpliwości, że Nowoczesna to jest potężna partia, to się może dowiedzieć z tego wywiadu, że to jest potężna partia. Jej lider jest... Jej lider jest zupełnie poważnym człowiekiem. O. Nie dość, że jest ze wszystkimi na ju, ale jest naprawdę poważny. Stworzył tę partię, w ogóle wszystkim decyduje, a pani Katarzyna jest numerem drugim w tej partii jako rzeczniczka. No i cóż, powiada, że... Mamy konkretny, spisany na 124 program, powstały na podstawie wiedzy naszych ekspertów z całego kraju, a spięty między innymi przez Ryszarda i mnie. Spinacz. Taka ksywa. Ju Spinacz. Warto ruszyć w Polskę ten program ludziom przedstawić i przekonywać. A się boję już w takim razie. Gratulacje. Nie, ja tak ten program to tak, zanim go zajrzałem, to do niego zajrzałem, to już go znałem, bo to jest ten sam program, co od lat 27 mają wszyscy. To znaczy, żeby było dobrze. Żeby było dobrze, ale tak naprawdę program jest taki, tu pani narzeka, że zamiast o programach, to się u nas ciągle mówi o personalnych sprawach. Dyskusja o Misiewiczu przykrywa przecież wszystkie poważne sprawy. Ja bardzo przepraszam, kto dyskutuje o Misiewiczu? Kto ten temat wrzuca do debaty publicznej, żeby przykryć poważne sprawy i zamiast tutaj dyskutować poważnie, merytorycznie o wiedzy eksperckiej, to ten, nawiasem mówiąc, polowanie... Ale to Rysiobus rusza w Polskę? Wynika? Jubusem. Taki. Jubusem? Ze spinaczami? Jubusem, YouTube. Spinaczobusem. Nie, no to jakoś przepraszam, ale po prostu jak się mówi o Ryszardzie Petru, to trudno zachować powagę. Taki pan od razu na buzi, prawda, się pojawia. Więc skorośmy wspomnieli o panu Misiewiczu Bartłomieju, to polowanie trwa. Super Express wytropił, że Bartłomiej Misiewicz zarabia więcej niż Jarosław Kaczyński. 175 tysięcy rocznie. Podczas gdy Jarosław Kaczyński zarabia tylko 150 tysięcy rocznie. No ale Jarosław Kaczyński jest zwykłym, prostym posłem, a nie rzecznikiem MON-u. Wuchu ani prezesa było, że szeregowym. Szeregowym. Zupełnie posłem. Ale ja zwrócę uwagę, że każdą rzecz można różnie przedstawić. Bo co by się okazało, gdyby to Donald Tusk był szeregowym posłem, prawda? Bo mógł być w gruncie rzeczy. Marian Krzaklewski był szeregowym posłem. Wszyscy wiedzieli, że nie żaden Buzek Polską rządzi. Marian Krzaklewski. Ja już to już nie chcę się rozwodzić, bo kiedyś o tym mówiliśmy, że to po prostu tak wynika z konstytucji, że rządzi ten, kto dysponuje większością sejmową, a nie jest to, tak się składa, przypisane do żadnej z tych funkcji, które konstytucja nazywa najważniejszymi osobami w państwie. To
chyba tylko pod kątem kolejności zasiadania na bankietach, bo jak mi ktoś powie, że drugą osobą w państwie jest marszałek Sejmu, a trzecią marszałek Senatu, a premier, który zwykle rzeczywiście jest tym zawiadującym większością sejmową, to dopiero na miejscu czwartym, no to tyle jest warta ta konstytucja. Ale gdyby tak Donald Tusk był szeregowym posłem, to co by pisano? Jak on się poświęca dla Polski? Jak on na kasę nie leci, prawda? Patriota roku. Patriota po prostu, który ciężko pracuje, nawet taki byle Misiewicz zarabia więcej od niego, bo on zrezygnował z tych zaszczytów, z tych funkcji niepotrzebnych, z tego blichtru bycia premierem, jeżdżenia czterema samochodami naraz, prawda, na kilka razy się zabierania, tylko pracuje. No więc akurat jak Jarosław Kaczyński mniej zarabia, to źle. Zamiast, że wyrzekł się pieniędzy, w końcu na operację własnej matki musiał pożyczać pieniądze. Pokażcie mi polityka, który, kurczę, się do tego stopnia na tym interesie nie dorobił. Ale jak mówimy o Kaczyńskim, to wiadomo, że wszystko źle. Jak mówimy o Misiewiczu, też wszystko źle. Ach, wspomniała się uchu prezesa, no to tak. Trzeba powiedzieć, że to jest, proszę państwa, nasz fenomen naprawdę na całą... No jest. To w tym tygodniu wyszło. Znaczy, fenomenem nie jest to, że jest sobie taki serialik, gdzie się satyrycy nabijają z rządu. No bo to przypuszczam we wszystkich krajach poza takimi jak Korea żadna Północna. Nowość. To prostu. Żadna nowość. Nie byłoby też nowością, gdyby było, że się rząd obraża na taki program, tak? Ci ośmieszani, że tam prezes Kaczyński będzie, to by było brzydko, ale to by... Natomiast absolutna rewelacja i nowość to jest to, że nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, kogo najbardziej wkurza ucho prezesa. No nie prezesa bynajmniej, tylko opozycję totalną, no. Totalną część totalną, opozycji. Tak? Stefan Niesiołowski tam pluł się po prostu, jak to a on... A może sam chciałby być pokazany? Słuchaj, może o to chodzi. A nie jest? To no, nie jest postać kabaretowa Jezu. No, ale... Ja myślałem, że to jest taka parodia udana, że go wpuścili tam. No, Stefana Niesiołowskiego się sparodiować nie da. Ewentualnie można o nim pracę doktorską napisać na wydziałach, no i które się zajmują. Ten. No i właśnie wystąpił, ale nie jest w tym odosobniony, że ten niby tam kabaret, to pisowskie lizusy, oni tu się niby śmieją z PiSu, ale ocieplają wizerunek PiSowi, prawda? No. Rzeczywiście, powiem tak, jest to fajny kabaret w tym sensie, że nie jest to jadowite, nie jest to taki humor... Jest prostacki po prostu. Prostacki, urbanowy, czy taki z Folkische Beobachter, że dowcip polega na tym, że nazywamy kogoś kurduplem, zapletym gnojem, prawda, i tak dalej, z Stefanem Niesiołowskim lecąc. Tylko, jak to biskup Krasicki pisał, bez żółci łaje przystojnie się dąsa. Można się z tego pośmiać. Sam prezes, jeśli nawet nie szczerze, to się uśmiecha, prawda, i ci, którzy się tam podśmiewają, się uśmiechają. I to im ociepla wizerunek. Znaczy, wizerunek ociepliła im reakcja na to. Przecież, przypomnę, kiedy Szymon Majewski do swoich rozmów w tłoku wprowadził taką postać Bronisława Komorowskiego, taki on był, taki przygłupy, ciągle się przewracał, coś tam gamoniowato od rzeczy gadał, także rzeczywiście bardzo był, jakby powiedział, podobny do oryginału i zręczny, to Szymon Majewski wyleciał z TVN-u. I Edward Miszczak nawet nie krył dlaczego. Nie można się śmiać w TVN-ie z prezydenta Komorowskiego. Jeden taki się śmiał w internecie, o 6 rano mu Abwera wjechała do domu, prawda, w huku petard hukowych wypierdzielając drzwi. I taka była reakcja. I oni się chyba spodziewali, że teraz jak PiS powinien właśnie tak reagować, no to będzie na całym świecie można po jaki reżim. A tu się okazało, cholera, że kabaret ociepla wizerunek. To jest pierwszy wypadek, żeby antyrządowy kabaret spodobał się rządowi, a krytykował opozycję, podobając się jednocześnie ludziom, bo to jest przecież najważniejsze, że rzeczywiście te miliony odsłon. Także gratulujemy, jakie to ucho jest, tak takie jest, ale innego nie, ma. Dobrze. Nie ma z kim przegrać. Jak to nie ma. Celnie ktoś zauważył. Bardzo dziękuję za ja drugą dziękuję część serdecznie. Programu Chłodnym Okiem. Dziękuję za to, że wybrali państwo Telewizję Republika. Życzę dobrego dnia, udanego weekendu i widzimy się już w najbliższy poniedziałek. Do zobaczenia.